Historią na język polski przełożył Berezowski Oskar. Boże, nie mogę nawet utrzymać wzroku w jednym miejscu, powiedział Adrian, ciesząc się z nadchodzącej całkowitej masakry. Moje oczy. Skierowały się w stronę tancerza, który radośnie tańczył shuffle wzdłuż chodnika na drugim piętrze. Wkrótce skrzyżował się z Nasarem, który szczerzył się jak szaleniec. Bez większego wahania wystąpił do przodu, kierując się prosto w stronę tancerza. Cóż, chyba to już dla niego koniec, powiedziałem. Nie słyszałem jeszcze o tym, by ktokolwiek był w stanie zadać jakiekolwiek obrażenia tancerzowi. Jedyną rzeczą, którą mogliśmy naprawdę zrobić, było opanowanie go, i mocno wątpiłem, że tutaj będzie inaczej. Nie byłbym taki pewien, odpowiedział Adrian. Facet jest dziką kartą, myślę, że on tylko bada grunt. Zanim się połapałem, Nassar zbliżył się już niebezpiecznie blisko, wstrzymywałem oddech w napięciu. Nie ma opcji, pomyślałem i miałem rację. Nassar próbował uderzyć tancerza, ale został natychmiast zblendowany. Trudno mi było nawet pojąć, co się stało. W jednej chwili był w trakcie rzucania prawego krzyżowego. W następnej był mocno osadzony w betonowej ścianie bez ręki i z dziurą w klatce piersiowej. Jasna cholera, wypluł z siebie. Spojrzał w stronę tancerza, wciąż szczerząc się niewytłumaczalnie. Cholera, jesteś silny. Co jest z nim nie tak do cholery? Zastanawiałem się na głos. Nic, zupełnie nic. Odpowiedział Adrian: Chyba znalazłem bratnią duszę. Nassar wydobył się z krateru, który zrobił, nie przejawiając żadnych oznak, że odczuwa jakikolwiek ból. Nagle odłamki szkła pochłonęły jego ranę na klatce piersiowej i brakujące ramię, przywracając je do normy w ciągu kilku sekund. Rozciągnął się, po czym skinął radośnie głową w stronę tancerza i odszedł. Co do kurwy, pomyślałem. Spojrzałem na sandu, chcąc zobaczyć jego reakcję, ale był skamieniały, wpatrzony tylko w jeden konkretny monitor. Podążyłem za jego wzrokiem i zdałem sobie sprawę, że z jakiegoś powodu był skupiony na dzieciaku który wciąż siedział w swojej celi. Zobacz to! Moje myśli zostały złamane przez wybuch Adriana. Znalazła swoją ofiarę. Spojrzałem na monitor, do którego gestykulował, dostrzegając jak KL i Hugo są rąbani przez Kalistę. Czy ktoś mi powie, kim ona do cholery jest? Krzyknął KL, przyjmując na klatę serię ran szarpanych. — Zło wcielone — odpowiedział Hugo. Choć wciąż poważnie ranny, był teraz w stanie poruszać się o własnych siłach. — Spójrz na jej oczy. Jest kontrolowana przez diabła. Kalista przewierciła swoją rękę w przód, nabijając na nią Kaela przez splot słoneczny. Sieknął jej ramię, zanim ją odepchnął. — Kurwa mać... Westchnął. To jest męcząca robota. Czy masz z nią szansę? Zapytał Hugo. KL potrząsnął głową, wyczerpany jak cholera. Wątpię. W takim razie, powiedział Hugo wstając, wygląda na to, że będę musiał rozczepić się w pełni. O czym ty do cholery mówisz? Moje ograniczenia. Zostały ostatnim razem zniesione tylko w połowie. Ostatnim razem też prawie umarłeś. Jesteś pewien, że tym razem przeżyjesz? Nie planuję. Kael chichotał. Wybacz, ale nie pozwolę ci na to. Oczy Hugo zaczęły świecić znajomym karmazynem. Zostałem wyznaczony do świętej misji. — Zrobię wszystko, co trzeba — wpatrywał się w szybko zbliżającą się Kalistę. — Wszystko, by wyeliminować zło. Jego blizny znów zaczęły świecić. Tym razem jaśniej niż kiedykolwiek, przygotowując do starcia z nadciągającym wrogiem. Zanim jednak doszło do ich zderzenia, Kael wkroczył pomiędzy nich i wymierzył kolejną serię cięć, zanim kopnął ją w plecy. A chrząknął. Kurwa, to zabolało. Co robisz? Hugo zapytał zakłopotany. Mówiłem ci, to jest tak, tak. Twoje boskie, kurwa coś tam. Nie wiem, bracie. Jesteś psycholem, ale z jakiegoś powodu naprawdę nie chcę, żebyś umarł. KL obdarzył go krwawym grymasem. Wydaje się. Że sporo już przeszliśmy, wiesz? Przez chwilę wyglądało na to, że Hugo zabrakło słów, ale potem Kalista wstała z powrotem. Rozumiem, powiedział, ale co zamierzamy zrobić z nią? KL spojrzał w dół i westchnął. Cholera. Ach, tak. To jest dopiero prawdziwe pytanie, prawda? Kal zacisnął zęby, gdy Kalista po raz kolejny zaczęła na nich szarżować. A, wygląda na to, że pani szczęście jest dziś po ich stronie, powiedział Adrian. Zrozumiałem, co miał na myśli, kiedy jedna z rąk Kalisty została dosłownie odgryziona przez Gadułę, który wmieszał się w walkę od strony sąsiedniego korytarza. A kurwa, powiedział KL, obserwując tych dwóch nagle skoncentrowanych na sobie. Wygląda na to, że Bóg się o nas troszczy. Uśmiechnął się do Hugo, który jedynie skinął głową. Gdy tamci dwaj spierdalali w podskokach, Kalista i Gaduła zaczęli bezlitośnie się nawzajem tłuc. Używając swojej jedynej ręki, wykonała kolejno dwa szybkie cięcia, rozrywając jego klatkę piersiową i czoło. W odpowiedzi gaduła odgryzł sporą część jej barku. Trwało to przez kilka minut, aż pozostała jedynie połowa ciała kalisty, a około 90% skóry gaduły zostało zdarte, barwiąc cały obszar na krwawo czerwony kolor. Ale. Nawet demony nad ludzie miały swoje granice. Oboje zaczynali zwalniać. Kalista wykręciła swoje zakrwawione, przypominające noże palce, wbijając je w usta gaduły i przez jego gardło. Gdy jeszcze tkwiły w środku, zarzuciła ramieniem w górę, rozłupując jego głowę. Ale w tym samym czasie gaduła rzucił się jej na głowę, skręcając jej kark. Oboje upadli jednocześnie, jako walczący, do samego końca. To była zdecydowanie najbrutalniejsza walka, jaką widziałem do tej pory, chociaż na pewno była ostra rywalizacja o ten tytuł. Postanowiłem sprawdzić, co się dzieje z obcymi, które nadal były zamknięte. Tytan dalej był w swojej celi. Światło od celi kataklizmu również pozostawało zielone. Dzieciak również nie wyszedł. Ale potem był jeszcze naczelnik. Clint wszedł do celi, przywdziewając kombinezon Behemota w całej jego destrukcyjnej okazałości. Dzięki niemu stali się mniej więcej tego samego wzrostu. Mimo to. Był tylko zwykłym facetem, stającym przeciwko niesprawiedliwie potężnemu potworowi. Jeśli nie ma żadnych asów w rękawie, to szybko zrobi się naprawdę źle. Zanim Clint zdążył choćby unieść gardę, został brutalnie uderzony nagłym ruchem. Naczelnik poruszał się tak szybko, że był praktycznie smugą. Clint został odrzucony do tyłu wgniatając metalową ścianę. Naczelnik ponownie rzucił się na niego, odrywając kawałki jego kombinezonu samymi palcami. Wystrzelił pięścią w wizjer ochronny Clinta, rozbijając go na kawałki i rozcinając mu twarz fragmentami szkła. Clint zdążył go jednak odepchnąć, zanim cios zdołał zetknąć się z jego czaszką, co byłoby ponad miarę śmiertelne. Kurwa! Splunął, próbując wyjąć ogromne ostrze ze swojej kabury, ale nie był wystarczająco szybki. Naczelnik złapał za krawędź broni zanim Clint zdążył się zamachnąć, rozbijając ją w drobny pył mocnym chwytem. Następnie chwycił kombinezon za ramię, trzaskając Clintem mocno o ziemię, przez co zaczął pluć krwią. Ach, cholera! mruknął Adrian. To jest ciężkie do oglądania, nawet dla mnie. Naczelnik przystąpił do bezkompromisowego chłostania go, przy czym Clint ledwo chronił twarz pancerzem na nadgarstkach kombinezonu, ale nawet ten został szybko zniszczony. W momencie, gdy na jego ramionach pozostał już centymetr kombinezonu, Clint przechylił łokieć w stronę szyi naczelnika, wystrzeliwując mały granat. Który sprawił, że zbyt potężny obcy stracił na chwilę równowagę. Naczelnik cofnął się, dotykając niewielkiej rany, jaką wybuch pozostawił pod jego brodą. Z kolei Klint z trudem podniósł się, a jego kombinezon wyglądał, jakby przejechało po nim kilkanaście pociągów towarowych. Jego twarz była pokryta krwią i rozcięciami. W prawym oku, Pękło naczynko krwionośne. Mimo to rzucił naczelnikowi krwawy uśmieszek. Dobra, może na to zasłużyłem, ale teraz zaczyna się comeback. Otworzył przegródkę na żebrach kombinezonu, wyjmując coś, co przypominało mały biały kryształ. Pamiętasz je? Zapytał. Po czym użył go, by naciąć się na odsłoniętym fragmencie nadgarstka. Twarz naczelnika wykrzywiła się w niepojęcie groźny wyraz furii. Ponownie popędził do przodu, wbijając Klinta w kolejną ścianę, zanim oderwał spory kawałek torsu kombinezonu, a potem wwiercił się pięścią w żebra Klinta. W tym momencie byłem w stu procentach pewien, że jest skończony, ale ku mojemu zdziwieniu udało mu się wytrzymać ten cios tylko lekko grymasząc. Co o tym sądzisz? Zapytał naczelnika, wciąż się uśmiechając. Przeprowadziliśmy kilka eksperymentów, te odłamki są nowsze i udoskonalone. Naczelnik wydał z siebie rozdzierający uszy wrzask który, co było dla mnie zaskoczeniem, nie ogłuszył Clint'a na miejscu, po czym podniósł go i rzucił z powrotem do celi. Podążył za nim, podnosząc go za głowę i waląc jego skronią około dziesięć razy w metalową deskę klozetową, zanim ta w końcu pękła. W efekcie jedna strona twarzy Clint'a zaczynała przypominać krwawą breję. Mimo to... Byłem zaskoczony, że nie została zmieniona w miazgę. Czym do cholery był ten odłamek, pomyślałem sobie. Wydawało się też, że nabrał pewnej swobody ruchu, uchylając się przed kolejnym uderzeniem naczelnika i przeczołgując się za niego. Aktualnie behemot był już skutecznie zredukowany do złomu. Klint rzucił się w stronę jego działa Bóg Niszczyciel, które zostało mu strącone podczas starcia. Wziął je do ręki i zaczął strzelać w kierunku naczelnika. Udało mu się jednak uniknąć prawie każdego strzału, pozostawiając za sobą wielkie chmury dymu i kurzu, a niszczycielskie pociski obracały to miejsce w gruz. — Kurwa, trudny z ciebie klient — jęknął Klint wciskając przełącznik na broni. W takim razie, przyjmij to! Lufa broni nagle powiększyła się, upodabniając ją do prawdziwej armaty. Kiedy pociągnął za spust, monitor pociemniał tylko na chwilę, zanim błysk głębokiej czerwieni ogarnął okolice, a wysokie stak kato zupełnie nieznanych mi odgłosów zaatakowało moje zmysły. Wciąż obserwowałem, jak odrzut dziwnego wybuchu wcisnął plecy Klinta w ścianę, gdy ten całkowicie unicestwił całą drugą stronę pokoju. Sama broń również została zniszczona w tym procesie. Domyślam się, że działo Bóg Niszczyciel dostało upgrade, bo ja z pewnością nie wiedziałem, że tak potrafi. Gdy dym opadł, przez kilka chwil wszystko milczało. Klint mruknął, wypuszczając z siebie wielkie westchnienie ulgi, a kilka sekund później jego mina zrzedła. Gdy rumowisko zaczęło się trząść, naczelnik wyskoczył z mniej więcej połową całego swojego ciała, teraz zwęglonego do granic. Miał również nikczemny, psychotyczny grymas na twarzy. To był pierwszy raz, kiedy widziałem go w ogóle z jakimkolwiek jawnym wyrazem twarzy. Mogłem jednak żyć bez tego. Zabrałeś mi wszystko, powiedział, idąc złowieszczo w stronę prawie rozbitego Clinta. Ale muszę przyznać, to była cholernie fajna zabawa. Sukinsen, Jęknął Klint, sięgając do kieszeni nogawki spodni. Wyciągnął dwie strzykawki wypełnione odpowiednio czarnym i niebieskim płynem. Dawajcie środki przeciwbólowe, nie zawiedźcie mnie. Mruknął przed wstrzyknięciem niebieskiego. Ale akurat w momencie, gdy miał wstrzyknąć czarny, naczelnik ścisnął jego dłoń, miażdżąc ją razem ze strzykawką. Kolejne sztuczki? Prychnął. Jego oczy dzikie jak samo piekło. Chyba do tego uciekają się słabi. Clint po prostu się roześmiał. <laughs> Nie jesteś taki bystry, kiedy jesteś zły, co? Mam to teraz we krwi. Naczelnik zwolnił chwyt, odsłaniając zakrwawioną, pociętą i zmaltretowaną rękę Clinta. Jednak Czarna substancja już sączyła się w jego rany. Co to jest? zapytał. Prezent od dobrego przyjaciela również moja ostatnia deska ratunku. Nie chciałem jej teraz używać, ale chyba skończyły mi się opcje w ciągu kilku sekund prawie wszystkie rany klinta zagoiły się. Razem z tym, jego mięśnie stały się widocznie napięte. To niemożliwe! Naczelnik zgrzytnął zębami To jedna rzecz, której się nauczyłem odpowiedział Klint, uśmiechając się szeroko, gdy wystąpił do przodu. Nic nie jest naprawdę niemożliwe. Zrobił krok w przód, rzucając mocne uderzenie w klatkę piersiową naczelnika, posyłając go z powrotem do gruzowiska. Clint spojrzał w dół na swoją pięść ze zdziwieniem. "Nieźle", mruknął. Nie miał jednak czasu na docenienie swojej nowo odkrytej mocy. Naczelnik podniósł się z powrotem jak dzikie zwierzę w gorączkowej pogoni za ofiarą. "Jesteś słaby." Nigdy z tobą nie przegram. Natura na to nie pozwoli. Klint chichotał. <noise> Masz rację. Jestem słaby. Musi być to ciężkie dla Twojego ego, co? Naczelnik wrzasnął, zanim zaszarżował z powrotem na Klinta. Gdy tylko się zbliżyli, rozpoczęli ostrą wymianę ciosów, burząc wszystko doszczętnie. Chociaż cechy fizyczne Klinta zostały znacznie wzmocnione przez serum, które zażył. Nadal istniała między nimi wyraźna różnica siły, a każdy z ciosów naczelnika miał większą siłę niż jego własny. Miał jednak jedną przewagę. Był ewidentnie wyszkolony w walce wręcz, podczas gdy naczelnik był co najwyżej amatorem. Uniknął serii uderzeń, po czym odpowiedział serią własnych ciosów i kopnięć. W tym momencie maniery naczelnika zmieniły się w podobne do zdziczałego stworzenia, napędzane wyłącznie impulsem bojowym. Mimo to widziałem ten sam nikczemny uśmieszek wkradający się w jego dziką furię. Bez wątpienia rozkoszował się adrenaliną. Naczelnik podniósł Clint'a za talię, ciskając nim o ścianę, a następnie o ziemię. Następnie dosiadł go, wypuszczając serię młotkowych uderzeń, które Clint zmuszony był z trudem blokować przed ramionami. Wkrótce jego skóra zaczęła zdzierać się od uderzeń. Będąc na ziemi, Clint zdołał zadać kopnięcie, które trafiło w biodro naczelnika, jednak nie uzyskał prawie żadnej reakcji. Po prostu... Nie był wystarczająco silny. Zamiast tego, naczelnik grzmotnął obiema pięściami w żebra Klinta. Mogłem usłyszeć ich trzask przez monitor. Grymasił z bólu, ale naczelnik nie dał mu chwili na regenerację. Wiercił się pięścią prosto w bok jego twarzy. Z jego ust wyleciał tryskający strumień krwi i kilka zębów. Gdy jego głowa została wykręcona na bok. Musi kurwa być już skończony skomentował Adrian. Musiałem podzielić ten pogląd. Starania Klinta były więcej niż godne podziwu. Na pewno stoczył lepszą walkę niż taka, której mógłbym oczekiwać, ale nawet ze wszystkimi swoimi narzędziami, sztuczkami i umiejętnościami. Nadal nie był równy. Przynajmniej w to faktycznie wierzyłem. Ale ten facet był po prostu pełen niespodzianek. Po przyjęciu kolejnego brutalnego uderzenia w ramię, Clintowi udało się jakoś wydostać spod naczelnika. Nie mogłem nawet wyobrazić sobie, jaki ruch mógł wykonać, aby to zrobić. A potem. W serii ruchów, które sprawiłyby, że najbardziej doświadczeni specjaliści od jiu-jitsu zapaliliby się z radości, zaangażował go w brutalny pojedynek grapplingowy. Z jego twarzy można było wyczytać, że przekracza swoje własne granice. To właśnie tam słabość naczelnika stała się jasna jak słońce. Nie miał pojęcia co robić. Po całej minucie nieustannej i wyczerpującej walki obu zawodników, Clintowi udało się wprowadzić naczelnika w piękne duszenie Darse. Gdy naczelnik gorączkowo próbował się uwolnić, na twarzy Clinta malowała się czysta determinacja. Naczelnik zmienił taktykę, decydując się na uderzanie w połamane już żebra Clinta, próbując zmusić go do przerwania chwytu. To była zła decyzja pozwoliła Clintowi na jeszcze mocniejsze przytrzymanie. Pomimo wszystkich srogich batów, jakie otrzymał, Clint nie ustępował. Wkrótce ruchy naczelnika zaczęły zwalniać, a potem całkowicie przestał się ruszać. Nawet wtedy Clint nie zwolnił swojego uścisku. Trzymał szyję naczelnika w miejscu, używając całej swojej siły przez około cztery minuty, zanim w końcu puścił, a wszystko to sapiąc z nagromadzonego bólu i wyczerpania. Facet naprawdę wyglądał tak, jakby miał umrzeć na miejscu. Ale to nie miało dla niego znaczenia. Walka była skończona. A z niej wyłonił się nieprawdopodobny zwycięzca. Ze zmęczonym uśmiechem na twarzy podniósł chwiejną pięść w geście zwycięstwa, zanim sam zemdlał. Cóż, cholernie się wzruszyłem, powiedział Adrian. To jak oglądanie Rokiego po raz kolejny. Na innym monitorze. Bella wróciła na ostatnie piętro, z powrotem do szczeliny z wyjściem. Wow, co za miła niespodzianka powiedział Ken, stając jej na drodze. Wydawało się, że podziela to zaskoczenie, gdyż wpatrywali się w siebie. Czy to jakiś żart? Odpowiedziała. Ken wzruszył ramionami. Gdzie indziej miałbym Cię spotkać? Czy zamierzasz mnie puścić? Zapytała. Ech, gdybym to zrobił, wtedy American Boy wytropiłby mnie i skopał mi tyłek. Muszę najpierw poczekać, aż umrze. Wtedy będziemy mogli odejść razem w stronę słońca. Uśmiechnął się. W międzyczasie, chcesz trochę porozmawiać? Westchnęła. Co według ciebie ma tu miejsce? Nie wiem, odpowiedział Ken. To zależy od ciebie. Wiesz już co czuję. Próbowałam cię zamordować. Zostałaś zakontraktowana do zamachu na mnie przez wielkiego chuja. Jestem pewien, że to nie było nic osobistego. O mój Boże, westchnęła ponownie. Poza tym, Ken kontynuował. Wciąż żyję. Może naprawdę nie chciałaś mnie zabić. Tak sobie w każdym razie mówię. Jesteś szalony, jeśli myślisz, że cokolwiek się między nami wydarzy. Myślisz, że chce się teraz z kimś umawiać? Cóż, ja też nigdy nie chciałem, dopóki nie spotkałem Ciebie. Nastąpiła chwila ciszy. Spójrzmy prawdzie w oczy odezwał się Ken. Jesteśmy złymi ludźmi, prowadzącymi złe życie nie męczy się to mów za siebie. Odpowiedziała Bella. Wiesz jakich ludzi zabijam? Nie mówię o tym. Chcesz uciec, prawda? Nie należy tutaj. Wielu ludzi nie należy. Do czego zmierzasz? Jestem pewien, że wiesz. Dzieciak? Tak. Co z nim? Ken westchnął. Słuchaj, zapomnijmy o randkach, ale czy nie masz czasem ochoty zrobić choć raz? Czegoś dobrego? Zrobić coś dla kogokolwiek poza sobą? Bella po prostu przewróciła oczami w odpowiedzi. Przepraszam, źle to wyszło. Zrobiła krok do przodu, omijając go. Wychodzę teraz. Jeśli chcesz spróbować mnie zatrzymać, to proszę bardzo. Po prostu znowu skopię ci tyłek. Była kolejna pauza, zanim Ken potrząsnął głową. Wiesz, że tego nie zrobię. Dobrze. Zaczęła odchodzić. Nie jestem niczym zmęczona, tak na marginesie, powiedziała, nie odwracając się. Kontroluję swoje życie i w pewnym sensie podoba mi się to. Zostawiła Kena, wyglądającego nieco melancholijnie, ale w końcu znów zaczął się uśmiechać. Oczywiście. Oddalił się, porzucając swoją służbę. Ale na pewno mało go to obchodziło. O Jezu, to było denne, powiedział Adrian. Wróćmy do ekscytujących rzeczy, mruknął. Wszystko zaczyna się powoli układać. Jack w końcu znalazł Wu. Tajna broń Chin, czy co? Zapytał, podchodząc do mechanicznego zabójcy, który milczał. Zresztą, nieważne. Kontynuował zaciskając pięści. Ameryka zawsze jest na szczycie. Spójrzesz na górę. Odwróciłem się do monitora, w stronę którego gestykulował Adrian, obserwując, jak Kenta i kontynuuje włóczenie się po korytarzach, wciąż zaciskając zęby w napędzanej sprawiedliwością wściekłości. Właściwie nie, on już się nie włóczył, szedł w czymś kierunku. Ale w pierwszej chwili nie mogłem rozpoznać kto to był. Chodź do mnie, ty pieprzony dupko. Rozpoznałem jednak głos. To był Senchu. Jego głowa przypominała teraz świecącą, unoszącą się czaszkę z powitą ciemną mgiełką. Czy on nie umarł? Zapytałem, zdezorientowany. Adrian chichotał. Nie wiesz nic o stylu widmo? Jednym z jego głównych założeń jest technika odrodzenia. Oczywiście, pomyślałem, jak mógłbym tego nie wiedzieć. Zabiłeś wszystkich w moim pieprzonym dodża! Wrzasnął Senchu na zbliżającego się Kentaja. Jesteś martwy! Kentaj ugryzł się jeszcze mocniej, łamiąc własne zęby. Po prostu uchwaliłem sprawiedliwość. I zbyt długo czekałem, by dokończyć to zadanie. O stary, jak wielkie mieliśmy szczęście, że znaleźliśmy to miejsce, powiedział Adrian. Świeżutkie, kurwa, miejsca w pierwszym rzędzie. Zajęło mi chwilę, aby przetworzyć implikacje tego, co właśnie powiedział. O czym ty do cholery mówisz? zapytałem go. Z kolei on spojrzał na mnie, jakbym był szalony. Co masz na myśli? Czy to nie ty zbudowałeś to stanowisko? Potrząsnął głową. Okej, okay. jeśli więc nie ty, to kto? Moje oczy powędrowały w górę do Sandu, którego uwaga wciąż była mocno zasadzona na dzieciaku. Po pierwsze, to on wprowadził mnie do tego pokoju. Pamiętam, że pomyślałem, że to dość dziwne. Ale przy tym wszystkim co się działo, zapomniałem o tym. Teraz nie mogłem tego uniknąć. Co się dzieje do cholery?